Takie miejsca warto inwestować. Ja nie mówię, że mamy wszystko zrobić, bo tego też płacimy podatki, żeby państwo się na tym pochyliło. Ale my zawsze inwestujemy w te najwyższe standardy, najwyższe, topowe, jakie tylko mogą być, więc może pani być spokojna, że te najwyższe standardy wjadą, no tylko nie możemy śmigać tam 3 piętra niżej tymi korytarzami, bo to USG się po prostu zapłacze na śmierć. W związku z tym chcemy kupić ten sprzęt, byśmy tylko panią prosili o to, że warto się pochylić nad tym miejscem, bo to jest wzorzec. To naprawdę jest jak wzorzec szpitala doskonale prowadzonego. I ja wiem o wszystkich trudnościach, jakie mogą być, państwo też wiecie, ale polecamy się bardzo. Z naszej strony ma pani, a już jest jak moja żona, która zawsze mówi, gdzie byłeś i co obiecałeś. Ja potem się potem muszę z tego... Ale tym razem to ja wiem, co ale tym razem właśnie jest moja żona obok. Widzieliśmy wszystko, ja przyjechaliśmy do Rudy Śląskiej, aby obejrzeć fantastyczny oddział patologii ciąży, oddział położniczy, który świetnie funkcjonuje, który ma bardzo dużo naszego sprzętu, ale także tutaj się myśli o przyszłości, a więc myśli się o standardach, które są wytyczane przez szpili najlepsze ośrodki w Europie, na świecie. Takim ośrodkiem jest szpital w Uppsali koło Sztokholmu. Byliśmy tam z wizytą po to, żeby porównać, jak myślą ludzie, którzy są syci, którzy mają pieniądze, którzy nie mają takich kłopotów z dzieleniem budżetu jak my, ale tutaj widzimy, że te standardy są takie same, a nawet momentami jeszcze dla mnie wyższe, jeszcze lepsze, jeszcze więcej tego ducha widzi się wśród personelu, wśród lekarzy. Jesteśmy 50 piętro wyżej, to co widzimy tutaj, no daje taki przykład, że Polacy robią to bardzo dobrze, że służba zdrowia, że lekarze, którzy się tym zajmują, są bardzo dobrzy. Po tym wszystkim, o czym także mówiliśmy tydzień temu, czy w ostatnich dniach, po tych naszych doświadczeniach w fundacji, aż miło przyjechać także w miejsce, gdzie to wszystko jest wzorcowe, gdzie to wszystko doskonale wygląda. Dzisiaj przyjechały mamy, za co im też bardzo dziękujemy. Mamy, które tutaj rodziły swoje dzieci, rodziły wcześniaki. Jakby przy tym stole rozmawialiśmy i mogliśmy się przekonać, że poczucie polskiej mamy, że jedzie do miejsca bezpiecznego, miejsca dobrego, miejsca, które się nim zajmie, nią od samego początku do końca, jest takim najlepszym myśleniem o przyszłości.